21 maja w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu odbył się wieczór poetycki poświęcony twórczości Marka Słomiaka. Podczas spotkania zaprezentowano również finalistów lednickiej wiosny poetyckiej, ponieważ muszę się pochwalić, że nasi uczniowie w liczbie aż trojga zostali zakwalifikowani do finału lednickiej wiosny poetyckiej, czyli ogólnopolskiego konkursu poetyckiego o koronę wierzbową. I ci uczniowie również zaprezentują fragmenty swoich utworów. Oprócz czego będzie recital poezji pana Marka Słomiaka. Jak podkreśla Alina Szulczyk, młodzieży nie trzeba specjalnie nakłaniać do tego typu spotkań, co przekłada się na ich poetyckie wyniki. Z dziesiątki, która chodziła, mamy aż trójkę laureatów. Oprócz tego pięcioro uczniów wysyła swoje wiersze na różnego rodzaju konkursy, w których zawsze już po raz trzeci zajmujemy bardzo wysokie miejsca w czołówce ogólnopolskiej. To już kolejne tego typu spotkanie. Placówka współpracuje również z koordynatorką projektu Lednickiej Wiosny Poetyckiej Stanisławą Łowińską. Lednicka Wiosna Poetycka to spotkanie z młodymi twórcami, z młodymi poetami. Spotkanie, które od 18 lat, a więc już Lednica ma swoją dojrzałość w tym roku, powoduje, że młodzi podejmują próby pisania i o to chodzi, pisania wierszy, pisania poetyckiego, pisania literackiego w ogóle, bo i tam zdarzają się młodzi dziennikarze. Wydajemy antologię, wydaliśmy już 8 i kolejna jest już w tak zwanej robocie, w przygotowaniu. Jest to książka pod tytułem Żeby marzyć. I żeby marzyć, proszę Państwa, trzeba przyjechać na Lednicę, trzeba się starać, trzeba pisać, tak jak piszą młodzi. I cieszę się, że takich młodych Polaków mamy, bo właśnie od tej garstki zależy nasza przyszłość, od ich mądrości, od ich zapału, pasji, od tego, że język dla nich nie jest sprawą obojętną. W spotkaniu również wziął udział Stanisław Adamkiewicz, krytyk literacki. Jak wrażenia? Jestem bardzo mile i wręcz bardzo, bardzo mile zaskoczony poziomem pisania, które wykonują czy piszą uczniowie tej szkoły. Nie spodziewałem się, zawsze się cieszyłem, że nadzieja umiera ostatnia, mówię, jest nadzieja, że będą bardzo dobrze piszący ludzie po nas, bo my już niestety jesteśmy bardziej schyłkowi, i dlatego po prostu staramy się propagować miłość do słowa, bo to jest bardzo rzadkie zjawisko. Ludzie bardziej się zajmują teraz zabawą niż czymś takim jak pisanie. Podczas spotkania Marek Słomiak zaprezentował swoją twórczość. Jak podkreśla, to swego rodzaju audycja poetycka, do której muzykę napisał Robert Łuczak. Stajesz po tej stronie wiary, po słuchu stronie sensu. Słowo cię nie zawiedzie, tylko musisz stać po stronie słowa miłości, po słuchu stronie trwałej, by nie zbłądzić. To poezja jest nośnikiem intelektu, że właśnie szkoły powinny kłaść akcent w swoich działalnościach oświatowych na zapoznawanie młodzieży z poezją, dlatego że to ona rozszerza pewne obszary intelektualne. I dlatego właśnie jak tacy apostołowie, my poeci chodzimy i przekazujemy, że tak powiem, słowo, czyli logos poezji młodemu pokoleniu. I temu również ma służyć dzisiejsze spotkanie. Dlaczego młodzież chce spędzać swój wolny czas przy poezji? Co daje im taki wybór? Możemy przekazać swoje myśli innym ludziom. To, co uważamy, jak jakieś takie błędy świata. Możemy
zmienić pogląd ludzi na pewne sprawy. Możemy w pewnym sensie też wyrazić swoje emocje, uczucia poprzez właśnie pisanie wierszy. Zawsze chciałam się podzielić jakoś ze światem moimi właśnie poglądami, dlatego spełniam się w ten sposób. Trans. Natchnienie. Błogostan ciała. Ekstaza duszy. Inspiracja świata. Płomień nadziei.